Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Tajemniczy Białystok. Dzisiaj powrócimy tematycznie do okręgu białostockiego, a dzisiejszy odcinek poruszy najtragiczniejsze zagadnienie tamtego okresu, czyli masowe egzekucje na ludności cywilnej. Odwiedzimy dziś kilka miast w Białymstoku i najbliższej okolicy, w których Niemcy mordowali niewinnych ludzi. Miejsc niestety często zapomnianych lub po prostu nieznanych. Zapraszam. Można powiedzieć, że pierwsza egzekucja to spalenie wielkiej synagogi w Białymstoku wraz z białostockimi Żydami w środku. Miało to miejsce 27 czerwca 1941 roku, czyli w dniu wkroczenia Niemców do Białegostoku. Jednak o tym opowiem Wam w odcinku kolejnym, odcinku dotyczącym Żydów w okręgu białostockim. Tego samego dnia Niemcy rozstrzeliwali na ulicach Żydów i osoby podejrzane o sympatie komunistyczne. Wiele osób aresztowali i kilka dni później rozstrzelali w lesie Pietrasze, o czym opowiadałem już w odcinku Krwawy Las. Ale przypomnijmy sobie informacje na ten temat. 3 lipca na Pietrasze przybyły pierwsze transporty osób, które miały tu zostać rozstrzelane. Było to 200 Żydów i działaczy komunistycznych. 12 lipca rozstrzelano tu 5 tysięcy osób, a następnego dnia kolejnych 300. Jednak to nie wszystko. W okresie późniejszym Niemcy zamordowali tu 100 Polaków i Białorusinów. W ten sposób Niemcy realizowali swój bestialski antysemityzm, a w sierpniu 1941 roku przystąpili do wypełniania założeń zbrodniczej eugeniki, czyli czyszczenia rasy m.in. z osób niepełnosprawnych. Pierwsze miejsce, jakie odwiedzimy, to Nowosiółki, jedno z osiedli Choroszczy, a w latach II wojny światowej oddzielna miejscowość. Jak wiemy, w Choroszczy znajduje się szpital psychiatryczny. Został on założony w roku 1930. W roku 1940 Rosjanie, którzy tutaj wówczas rządzili, postanowili przekształcić budynek szpitala w koszary wojskowe. Większość chorych wysłano pociągami na wschód, do szpitali leżących na terenie Związku Sowieckiego. Ci chorzy, którzy nie nadawali się do transportu, zostali umieszczeni na plebanii w Choroszczy. Było to około 100 osób. Na miejscu pozostało również ponad 550 osób, które były poddane leczeniu pozazakładowemu i przebywały wówczas u opiekunów. W sierpniu 1941 roku Niemcy zapowiedzieli, że za kilka dni zabiorą chorych z plebanii. W danym dniu podjechały ciężarówki i autobusy eskortowane przez Wehrmacht. Chorych wywożono właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli do lasu w Nowosiółkach. Pacjentów ustawiono nad już wcześniej wykopanymi dołami. Niemieccy żołnierze mordowali pacjentów i wracali po ich kolejne grupy do Choroszczy. Gdy Niemcy zabili wszystkich pacjentów przebywających na plebanii, dali rozkaz, by opiekunowie przywieźli do Choroszczy tych chorych, którzy przebywali w leczeniu pozazakładowym. Ich spotkał ten sam los, co pacjentów przebywających wcześniej na plebanii. Zostali rozstrzelani w Nowosiółkach. Mówi się, że Niemcy zamordowali łącznie 464 chorych. Ale podkreśla się również fakt, że to minimalna liczba. Bardzo prawdopodobne, że zabito aż 700 pacjentów. Należy zauważyć, że egzekucji nie dokonywali gestapowcy czy SS-mani, a żołnierze Wehrmachtu. I tu pojawia się pytanie. Czy osoby, które popełniły takie zbrodnie jak ta w Nowosiółkach, w ogóle są godne tego, by nazwać się żołnierzami? No moim zdaniem zdecydowanie nie. I w ich wypadku nawet słowo bandyci nie ma wystarczająco silnego i negatywnego wydźwięku. Jeśli już jesteśmy w temacie Wehrmachtu, to bardzo ciekawe jest to, że każdy żołnierz miał w swojej książeczce żołdu tak zwane 10 przykazań żołnierza Wehrmachtu. I oto kilka z nich. Walczący o zwycięstwo żołnierz niemiecki będzie stosował się do zasad rycerskiego prowadzenia wojny. Okrucieństwo i zbędne niszczenie jest poniżej jego godności. Żaden poddający się nieprzyjaciel nie zostanie zabity, także partyzanci i szpiedzy. Zostaną ukarani przez sądy wojenne. Ludność cywilna jest nietykalna. Żołnierz nie będzie dopuszczał się rabunku ani zniszczenia. Pomniki historii, gmachy użyteczności religijnej, sztuki, nauki lub działalności charytatywnej mają być szczególnie chronione. Dobrowolne podarunki, jak również usługi ze strony ludności mogą zostać przyjęte wyłącznie na rozkaz przełożonych i za rekompensatą. Nawet nie będę tego komentował. W Nowosiółkach w latach 1941-44 Niemcy zamordowali łącznie 4000 osób. Świadkowie tych bestialskich mordów mówią, że widzieli, jak rozstrzeliwano siostry zakonne czy uczestników wesela wraz z panną młodą w sukni ślubnej. Na mogiłach widziano ślady czołgania się ludzi, którzy przeżyli egzekucję.
i do relacji osoby, która taką egzekucję przeżyła w Nowosiłkach, udało mi się dotrzeć. Po przybyciu do lasu w Nowosiłkach samochody zatrzymały się, a pluton żołnierzy niemieckich otoczył samochód. Kazano nam wysiadać i rozbierać się do koszuli. Następnie dwójkami ustawiono nas i pędzono na miejsce rozstrzeliwań. Był tam już wykopany w piasku dół długości do 50 metrów i dość głęboki. Podobno kopali ten rów Żydzi z getta. Kiedy się zbliżyłem, zauważyłem leżące w dole zwłoki osób zamordowanych uprzednio. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Usłyszałem strzały i zobaczyłem ciała osób zastrzelonych padające do rowu na ciała zabitych uprzednio. Sam też upadłem, mimo że nie byłem zabity ani ranny. Szczęśliwym dla mnie zbiegiem okoliczności, nie zostałem w tym czasie nawet draśnięty. Teraz udamy się na kolejne miejsce, które Niemcy upodobali sobie do zabijania niewinnych ludzi. Jesteśmy w Lesie Bacieczki. Niemcy przeprowadzali tutaj egzekucje od 1941 do 1944 roku. Zamordowali od 2 do 3 tysięcy osób. Największe egzekucje w Lesie Bacieczki miały miejsce w lipcu i sierpniu 1943 roku. W ciągu tych 2 miesięcy Niemcy przeprowadzili działania porównywane przez historyków do akcji AB, która miała miejsce w Generalnym Gubernatorstwie od maja do lipca 1940 roku. Tak jak w tamtym przypadku, tak i tutaj. Była to akcja eksterminacyjna, której ofiarami byli przedstawiciele polskiej inteligencji. Wszystko zaczęło się 10 lipca 1943 roku, kiedy to aresztowano grupę 85 białostockich urzędników, nauczycieli i uczniów. Po kilku godzinach przetrzymywania ich w więzieniu przewieziono ich w to miejsce. Oczywiście rozstrzelano ich. 5 dni później w tym samym miejscu śmierć ponieśli kolejni białostoczanie. W Białymstoku zaczęły się pojawiać ogłoszenia komendanta Policji Bezpieczeństwa i SD na okręg białostocki. Informowano w nich o egzekucjach i pacyfikacjach całych miejscowości. Oficjalnie była to odpowiedź Niemców na zamachy polskiego podziemia na hitlerowskich funkcjonariuszy i żołnierzy. A jak wyglądała taka egzekucja? Dwaj mężczyźni, którzy poprzednio pili wódkę, szybko wskoczyli na łazik, chwycili automaty, a żandarmi stojący nad rowem odeszli na bok. Moment i posypał się grad kul z automatów. Milkły głosy i znikały wystające kontury ludzkie. Byli jednak i tacy, którzy próbowali wypełzać z rowu na polanę. Ci padali ofiarami ognia karabinowego. Oprawcy zeskoczyli z łazika. Znów pili wódkę i palili papierosy, a własowcy chodzili wzdłuż rowu i przesuwali żerdziami ciała zabitych w rowie. Mówiąc o lecie 1943 roku, muszę wspomnieć o pacyfikacji wsi Zawady i Laskowiec, leżących nieopodal Wizny. Niemcy rozstrzelali tamtejszych mieszkańców w lesie na tzw. Łysej Górze, a najmłodsze ofiary ich bestialstwa miały zaledwie 4 i 6 dni. Udamy się teraz do Grabówki, miejsca będącego symbolem niemieckiego ludobójstwa na Białostoczyźnie. Mówiąc o zbrodniach w Grabówce, zapewne wiele osób myśli o pomniku znajdującym się obok szosy Baranowickiej. I w tamtym miejscu jeszcze dziś będziemy. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że pierwsze egzekucje w Grabówce zostały przeprowadzone około 3 km od wspomnianego pomnika. Będąc obok parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Grabówce, naszym oczom ukaże się znak wskazujący drogę do miejsca pamięci. Jeśli udamy się w tamtym kierunku, to po kilkuset metrach naszym oczom ukażą się krzyże i mogiły. I właśnie teraz się tam udamy. To właśnie w tym miejscu Niemcy przeprowadzali pierwsze egzekucje na terenie Grabówki. Wiadomo, że przywozili tu ludzi z Białegostoku, po czym ich rozstrzeliwali. Jesienią 1942 roku zmienili miejsce przeprowadzania egzekucji i przenieśli się tam, gdzie dziś przebiega szosa Baranowicka. Wokół tego pomnika znajdują się 3 miejsca, w których Niemcy mordowali niewinnych i bezbronnych ludzi. Za moimi plecami
znajduje się jedno z nich. Jednak najbardziej znana egzekucja w Grabówce miała miejsce 200 metrów stąd. Egzekucja ta miała miejsce 8 grudnia 1943 roku jako odpowiedź na śmierć dwóch niemieckich policjantów narodowości ukraińskiej oraz konfidenta Gestapo, zabitych przez komórkę likwidacyjną AK. Niemcy zabili wówczas od 250 do 286 osób. Udało mi się dotrzeć do relacji jednego ze świadków tej egzekucji. Widziałem wykopany dół na zwłoki, długości określanej przeze mnie na 15-18 metrów, szerokiego i głębokiego. Na miejscu rozstrzeliwania doły były kopane na dzień przed egzekucją, a zbrodni dokonywano następnego dnia. Na miejscu tym po zakopaniu zwłok jeszcze przez dłuższy czas widziałem odłamki kości z czaszek ludzkich i krew występowała spod ziemi na śnieg. Cały ten teren był czerwony od krwi ludzkiej i kiedy spadł niewielki śnieg, to też zaczerwienił się. Trzeci cmentarz to miejsce spoczynku osób rozstrzelanych przez Niemców w pierwszych miesiącach 1944 roku. Łącznie Niemcy zamordowali w Grabówce nawet 16 tysięcy osób. Wśród nich m.in. matkę Danuty Siedzikówny. Jednak liczba 16 tysięcy nie jest do końca wiarygodna i rzeczywista ilość ofiar może być zupełnie inna. Wiosną 1944 roku Niemcy w ramach Sonderkommando 1005 zaczęli zacierać ślady popełnionych zbrodni na Białostocczyźnie. Miało to miejsce m.in. na Pietraszach, Bacieczkach, w Nowosiłkach czy właśnie w Grabówce. A na czym to konkretnie polegało? Żydów, którzy przeżyli powstanie w getcie białostockim, zmuszano do rozkopywania mogił i wyciągania z nich ciał, które najczęściej były w stanie rozkładu. Ciała układano w stosy i podpalano, a kości mielono. Prochy przesiewano i zakopywano, a uzyskaną biżuterię i złote zęby przekazywano nadzorującym pracę Niemcom. Niektóre stosy płynęły nawet półtora dnia, a odór płonących zwłok na wiele lat został w pamięci osób, które mieszkały w niewielkiej odległości od masowych mogił. Żydzi biorący udział w peleniu ciał dostawali zwiększone racje żywnościowe, a nawet papierosy i alkohol. Zaś Niemcy, którzy nadzorowali ich pracę, mieli obowiązek organizowania i brania udziału w libacjach alkoholowych. Do tej bestialskiej pracy było zmuszonych konkretnie 43 Żydów z białostockiego więzienia. Zasady komanda mówiły jasno, że za ucieczkę jednej osoby śmierć poniosą pozostałe. Jednak los Żydów mimo wszystko był już z góry przesądzony. Po wszystkim Niemcy ich mieli po prostu zamordować. Jednak mimo to Żydzi postanowili w jakiś sposób walczyć z Niemcami. I tak na przykład na Bacieczkach podczas rozkopywania mogił jedną pozostawili nienaruszoną, korzystając z nieuwagi Niemców, by w przyszłości istniały jakieś dowody niemieckich zbrodni. Palenie ciał rozpoczęto na Białostocczyźnie w maju 1944 roku. Najpierw Żydów przewieziono do Puszczy Augustowskiej, a następnie w okolice Grodna. Po 3 tygodniach prac w tamtej okolicy postanowiono wrócić do Białegostoku z obawy przed partyzantami, którzy mogliby zaatakować Niemców w mniejszych miejscowościach. W Białymstoku Żydzi mieli 3 tygodnie przerwy, po których zaczęli wykopywać i palić ciała w miejscach, które dziś odwiedziliśmy. Gdy rozpoczęto palenie ciał w Grabówce, Armia Czerwona była już naprawdę blisko. W związku z tym zdążono wykopać i spalić ciała z 3 z 17 mogił. Jednego dnia Niemcy rozkazali Żydom wejść do jednej z nich i tam usiąść. Było jasne, że chcą ich rozstrzelać. W związku z tym Żydzi rzucili się do ucieczki. Większość z nich zginęła, gdyż Niemcy posłali za nimi huraganowy ogień. Przeżyło zaledwie 9. Inne miejsca w Białymstoku, w których Niemcy dokonywali egzekucji, to m.in. dzisiejszy areszt na ulicy Kopernika, czy były koszary 10. Pułku Ułanów Litewskich, gdzie oprócz jeńców sowieckich Niemcy przetrzymywali od 9 do 18 tysięcy Żydów. Część z nich rozstrzelali, a pozostałych wysłali do obozu w Treblince.